Przyjaciele, nazywam się Jurita Korgol. Kiedyś tak jak wy przekraczałam bramę tego uniwersytetu. Studiowałam prawo. Tutaj na Wydziale Prawa, ponoć to najlepszy wydział prawa w tym kraju. Ale prawda o mnie była taka sama, jak o większości was. Nie zadawałam sobie pytania, czy Jezus w ogóle istnieje, ani kim On dla mnie jest. Wręcz odwrotnie, uważałam, że Go nie ma. Że tak naprawdę nic nie znaczy w moim życiu i Go nie potrzebuję. Ale Bóg o takich powiedział, że rzekł głupi w swoim sercu, że Boga nie ma. I poszedł. I tak naprawdę przegrał swoje życie. I o mnie była taka prawda. Mimo że skończyłam studia prawnicze, później skończyłam studia podyplomowe. Zaczęłam dobrze zarabiać. Spełniał się sen. Spełniało się wszystko to, po co tak naprawdę biegłam. Wyszłam za mąż, urodziłam dwoje dzieci. Dużo pieniędzy, wybudowany dom, zagraniczne podróże. To wewnątrz mnie wiedziałam, że ja odczuwam pustkę i że nie jestem szczęśliwa, że nie chwyciłam tego wszystkiego, po co biegnę. Że mój sen tak naprawdę się nie spełnia. Że czegoś w nim brakuje. I nawet do końca nie potrafiłam powiedzieć czego, bo z ludzkiego punktu widzenia ja miałam wszystko. I wykształcenie, i pieniądze, i męża, i dzieci. I z pozoru szczęśliwe życie. Gdy patrzyło się z zewnątrz, tam niczego nie brakowało. Ale gdy ja zostawałam sama, gdy zamykałam moje drzwi, to ja wiedziałam, że wewnątrz mnie jest pustka. I przyszli ludzie, tak jak teraz słyszycie wy, i powiedzieli mi Ewangelię o Jezusie, bo to, co ja teraz do was mówię, to jest Ewangelia. Powiedzieli mi, że On umarł za mnie na krzyżu, że poniósł każdą chorobę, każdy grzech, każde miejsce śmierci, którego ja dotykam, poniósł na krzyż, każdy mój lęk. Ale dla mnie to było śmieszne wtedy, wzbudzało szyderczy uśmiech na mojej twarzy i mówię, co, mowa o Jezusie? Że tego mi brakuje w życiu? Przecież wydaje mi się, że ja wszystko wiem. Ale Bóg powiedział też o takich ludziach i o tym, co ja wtedy pomyślałam, że głupstwo Boże jest większe niż mądrość tego świata. I mi się wtedy ta Ewangelia wydawała głupia. Ale ja zawołałam, jeżeli to jest prawda, jeżeli prawdą jest to, co ci ludzie mówią, to przekonaj mnie o tym, że to jest prawda i że ja potrzebuję Ciebie i że Ciebie nie znam. Bo na pytanie, kim dla mnie był wtedy Bóg, kim dla mnie był Jezus, musiałam odpowiedzieć, że nikim. I większość z was zadaje sobie to pytanie, kim dla was jest Jezus, to tak naprawdę musicie odpowiedzieć, że nic nie znaczy. I taka sama była moja odpowiedź. Ja nawet nie byłam pewna, czy wierzę. Ale z tamtego miejsca, z miejsca tak naprawdę pustki i braku poznania, ja powiedziałam do tego Boga, że jeżeli ci ludzie świadczą mi prawdę, to ja potrzebuję tą prawdę poznać, potrzebuję poznać Ciebie tak naprawdę. Pociągnij mnie do siebie. Jeżeli jesteś żywy i prawdziwy, to pociągnij mnie do siebie. Krótko po tym okazało się, że mam guza piersi. Zrobiłam badania. Powiedzieli mi, że na pewno jest to guz. Ale ludzie, którzy uwierzyli już wtedy w to, że na krzyż Jezus wziął każdą chorobę, pomodlili się o mnie, położyli na mnie ręce i ja zostałam uzdrowiona. I mam badania na to, że tego guza nie ma. Dotknęła mnie moc z nieba. Król królów, Pan panów, zamanifestowało się to, co jest powiedziane, że Jezus na krzyż wziął każdą chorobę. Każde nieszczęście, każdy lęk, każde zniewolenie. Być może jakiś człowiek związał twoje życie. Odpowiedź jest jedna. Jezus i Jego krzyż. Ja doświadczyłam Jego mocy. Zawołałam do Niego, że potrzebuję Go do mojego życia, że Go nie znam. I każdy z was może zawołać tak samo, z głębi swojego serca. Nieważne, w jakim teraz jesteś miejscu, nieważne, co myślisz, wystarczy, że w sercu będziesz mieć pragnienie, ażeby poznać Jezusa i podniesiesz do Niego swój głos, a da Ci się poznać
tak jak dał się poznać mi. I możesz dotknąć Boga, który jest Królem Królów, Panem Panów. Możesz dotknąć Jego mocy, która uzdrawia i zmienia życie. Ja tego doświadczyłam. Nigdy więcej nie czułam pustki w moim życiu. Nie chorowałam. Nie boję się kolejnego dnia. Nie mam lęków ani depresji. Być może jesteś chory. Możesz podejść i wziąć swój cud. Położymy na ciebie ręce i będziesz zdrowy. Położyłam ręce na kobietę, która nie mogła mieć dzieci. Urodziła dziecko. Pomodliłam się o kobietę, która miała mieć wstawiony sztuczny staw w kolanie. Ma zdrowe kolano. Modliłam się o kobietę, która miała guza na ręce. Została uzdrowiona. O mężczyznę, któremu pracowało tylko 4% mózgu po zawale. Obudził się, wszystko pamięta. Świadczymy wam o realnym Bogu. O Bogu, który jest Bogiem znaków i cudów. Ten sam Jezus, który kiedyś chodził po ziemi. Ten sam Bóg. Te same znaki i cuda, ta sama Ewangelia. Musicie uwierzyć w Jezusa i narodzić się na nowo. Nie ma innej Ewangelii. Uwierzyć w to, że na krzyż Jezus wziął każdy grzech, każdą chorobę i każde nieszczęście. Jezus i Jego krzyż to jest rozwiązanie na każdą patologię w twoim życiu. Nie ma innego rozwiązania. Nic innego nie zadziała tak naprawdę. Musicie uwierzyć w swoim sercu, że On z miłości do was poszedł na krzyż i umarł za was, ale grób jest pusty, bo On zmartwychwstał. I Jego zwycięstwo dostępne jest dla każdego, kto uwierzy. Dla każdego, kto uwierzy. Nieważne, czy chodzisz w białym kołnierzyku, czy chodzisz do pracy, gdzie wychodzisz brudny, to nie ma znaczenia, czym się zajmujesz. Nie ma znaczenia, jak dobrze jesteś wykształcony. Znaczenie jest tylko to, czy wierzysz. Tylko z tego zdasz sprawę. Tylko z wiary w Jezusa i w Jego krzyż do twojego życia będzie płynęło zwycięstwo. Tylko z tego. Tylko wtedy nie będziesz mieć pustki. Tylko wtedy będziesz w pełni szczęśliwy, w pełni zdrowy, pełny zasobności finansowej. Pełny poczucia sensu w swoim życiu. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Każdy z was musi się narodzić na nowo. Jezus powiedział, że kładzie przed ludźmi błogosławieństwo i przekleństwo, życie i śmierć. I powiedział, wybierz życie, jeżeli chcesz żyć. Zostawiam was z tym poselstwem. Wybierzcie Jezusa, jeżeli chcecie żyć. Nie ma innej drogi. Nie da się obejść krzyża. Nie ma pośredników. Jest jeden Bóg, Król Królów, Pan Panów, na którego imię wszystko zgina kolano. Jest Jezus. Z głębi swojego serca zawołajcie do Jezusa, że chcecie Go poznać, a da się wam poznać, tak jak dał się poznać mi.